Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal Prototype. Tak, kolejny prototyp, już ostatni. Niestety trochę się przedłużyło i na poniedziałek też weszło, ale powiem tyle, że po prostu w sobotę zapomniało mi się nagrać. Ale dobra, dół góra, dół góra. Więc tak, jak widzicie, troszkę jest dziwnie ułożone menu tutaj, multiplayer, tutaj singleplayer i opcje. Opcje są swoją drogą bardzo fajne. Można sobie light screen, progressive scan. Boję się to teraz włączać, bo prawdopodobnie mi nagranie przerwie. Więc po prostu tego nie będę włączał i załaduję grę. Widzicie? W ogóle śmieszne jest to, że nie ma tych pokazanych. Ale co, nie? W sumie nową grę. Od razu się pokażę na okazji. O. My Blargian Snagglebeast devours your mutant swamp fly. Oh yeah, I bet you didn't see that one coming. Hey, what are you doing? Check and mate. What? That's cheating! On the contrary, the rules clearly state that the Blargian Snagglebeast has an allergic reaction to swamp flies that last two turns. Ooh, it is on again. No, w każdym razie macie pojęcie, jak castingi wyglądają. No. No nie za dobrze wygląda. Tak, są tu tylko rendery postaci i no. Nie ma dźwięku, więc dobre to jest do ripowania sobie dźwięków z gry. Znaczy głosów. I z tego co wiem, to jest praktycznie cała gra. Tylko po prostu mamy dostęp do deweloperskich rzeczy. A więc... No co więcej mogę zrobić? Góra, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, kwadrat. Czyli cena i blot. Teraz sobie też dam wszystkie bronie. Ponieważ to jest fair. I na pewno słyszycie pada. No co, przepraszam. Ale no niestety, to trzeba przeżyć. Wszystkie gadżety też od razu. Pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Jestem pewien, że to powinno tu być. Przedmioty mogę dodawać sobie? Nie. A szkoda. Więc tak, mamy wszystkie bronie. Nie mam nic w kotach, ale dobra. Więc tak, no wejdźmy do menu. Więc jak widzicie, no się zmieniło tu troszeczkę, ale niezbytnio. My nadal mamy opcję kamery. Nadal mamy tu to samo praktycznie co w Ratchetie jedynce. Poza tym, że mamy tu opcję split screena, czego nie zrobię, nie włączę, bo... O, znowu to... Ten mały ekran to jest epickie po prostu. Bo split screen najprawdopodobniej skraszuje grę, ale to jest po prostu do przetestowania multiplayera. Ej, w sumie... A nie, multiplayera chyba nie włączę, nie mam drugiego. A dobra, krzanić to. 16:9 oczywiście to włącza nam widescreen. TV Mode NTSC PAL to wiadome. No i praktycznie wszystko jest to samo. Tu mamy coś, czego nie wiem. Więc to jest prawdopodobnie to jest do sterowania czegoś. Różnych rzeczy, na przykład tutaj tekstu, kamery, sfer. Nie wiem, tutaj jest niebo. Wideo. A tutaj mamy sterowanie ratchetem. Włączę Battle Cam, bo tak. Możemy sobie dodawać Raditanium, Expa, śrubki i HP. Nie wiem jak to działa, oczy. Osobiście nie wiem jak to działa z HP.
ale zdecydowanie to troszeczkę wolniej. Bo exp to jest tutaj do HP, jakbyście nie wiedzieli. I nie możemy sobie dać milion HP. No. Bo tylko nam się zaupgrade'uje bodajże raz i tyle. Tutaj jest ta. Jak na co? Kurde bele. Mgła. Oczywiście tym się nie bawimy. No i tu oczywiście myśleliście, że to jedno menu jest teraz, a tutaj jest ich sporo. I każde omówimy po kolei. Bo jak już wiecie, w tych prototypach, poza Raymanem trójką, w większości było to omawianie debugowych rzeczy. Tutaj mamy swego rodzaju edytor tych broni i mogę sobie level upować ile mi się chce. Do levelu 7 najwięcej, bo taki jest level największy w grze. A więc upgrade'ujmy sobie wszystkie bronie i zobaczmy, czy to działa w ogóle. W sumie nigdy nie patrzyłem, czy to działa. Więc najlepszy to jest moment, żeby sprawdzić. I empty sloty tutaj prawdopodobnie są tylko na bronie, które miały zostać dodane, albo te, których nie ma w grze. Znaczy są, ale ich nie ma. Bo bodajże właśnie jest chyba 4 broni, jakie odnaleziono, które nie są używane w grze. Możliwe, że to są właśnie do tego. A może ich jest więcej nawet? No, tylko Rhino trzyma level 4. Możemy tutaj też nawet edytować amunicję naszą. Możemy zmniejszać, możemy powiększać. Nie możemy oczywiście więcej niż dana broń ma amunicji. Możemy damage też powiększać. To jest fajne. Na przykład zrobić sobie tak, że Rhino trzyma milion damage. O. HP 2, nie wiem co to jest. HP 1G też nie wiem co to jest, ale prawdopodobnie ile HP zabiera na raz. HP 2G też nie wiem, ale jak widzicie, żadna broń nie używa tego HP 2G, a już tym bardziej HP 2. Więc nie wiem co to jest. Exp gadżetów. To jest dokładnie to samo co z Expem. Raczej ta znana cechami. A właśnie, mieliśmy sprawdzić. No, jak widzicie, mamy Riff Rhino. Maksimum nanotech. Dobra. Sprawdźmy. No, jak widzicie, mamy na fulla. W ogóle level 8, śmieszny. O, Riff Rhino. Śmieszne, że nie ma podglądu, jeśli być szczerze. Ale no, jak widzicie, działa wszystko. Robi się wszystko na biało. Ale wróćmy tu. Tu możemy się teleportować od razu do jakichś poziomu. Nawet do komiksów Quarka możemy się teleportować. Jak widzicie. No, w każdym razie możemy się na każdy poziom teleportować, bez wyjątku. Chyba na... O! Nawet do Nefariusa, w ogóle to... Te poziomy są strasznie dziwnie poukładane, ale... No tu mogę wiedzieć, że to jest na przykład ostatni poziom. Tuning. Nie wiem co to jest, nie bawiłem się tym. Wiem tylko tyle, że coś to ma wspólnego z poziomami. Tymi wymienionymi tutaj. Ale no, wiecie. Tutaj mamy opcję naszych gadżetów, upgrade'ów, więc tak, mamy szok, czyli że poraża przeciwników, że ich zatruwa i że mamy lock-on. I damy sobie wszystko, bo tak. I oczywiście niektóre bronie tego nie mają, jak na przykład te, których nie ma w grze. A niektóre nie mają wszystkich, jak na przykład Rhino, albo Quakorei, który nie ma żadnego. Space Combat to jest do ulepszenia naszego statku i amunicji, ale zakładam, że to jest chyba po naszej wizycie na Feniksie. Tutaj mamy opcje debugowe, które nie wiem co robią. Więc w sumie one robią coś takiego, że blokują Ratcheta i odgrywają w cały czas animację. Więc zakładam, że to jest po prostu... O! Do testowania po prostu animacji.
W każdym razie font jest zepsuty. Ale nieważne. Number of replays to jest prawdopodobnie do sterowania challenge modem. Ile razy zreplayowaliśmy grę. No i tu nasza opcja, czyli możemy sobie dawać jaki armor chcemy. Na przykład a najwyższy, na samym początku gry. Najlepszy armor sobie dajmy. A co my się będziemy szanić? Takie tam, jol. Can't fly by, doesn't exist. Press X to play. Ok, special characters. Nie wiem co to jest. Pewnie mi się skraszuje, nie. Teraz czy te roboty się nie powiększe? Nie. Ale wolę się tym nie bawić, więc zwróćmy do jednego. No i mamy opcje graficzne gry, też nie będę się tym bawił, żeby czegoś nie zepsuć. Jest jakiś level transition, czyli przejścia do danych poziomów. No i tyle. A i mamy też opcje, w jakim framerate będą filmiki. Ale chciałbym wam też coś pokazać. Bo to jest taki krótki filmik, bo wszystko tu jest tak samo praktycznie jak w Ratchet 1. Ale chciałbym wam tylko pokazać coś śmiesznego na Veldin. Otóż, znaczy to nie jest Veldin. Patrzcie, lecimy sobie do tej kopuły. Kurde. Myk. I ta kopuła to jest woda. A raczej to... Z jakiegoś powodu tu jest wykrywanie, że to jest woda. Na tą kopułę. I don't know why. I just know it is there. Bo się bawiłem tutaj po prostu i sobie chodziłem, chciałem zobaczyć, czy mogę chodzić na tej kopule. No i no, widzicie jakie są efekty. Ciekawość, pierwszy stopień do piekła. A w tym przypadku do wody. O. Możemy sobie tak pływać po poziomie. Jakieś... Nie możemy nurkować niestety, jak zanurkujemy tam to spadniemy od razu. Ale no śmiechowo jest. No my sobie idziemy, raczej płyniemy. No do nich najlepiej. Przepłynę się do nich. I ten poziom nie jest załadowany po prostu, spokojnie. To nie jest żaden błąd prototypu, tylko po prostu poziom się nie ładuje, bo technicznie jeszcze na nim nie stanąłem. Spoko, wiem. Wszystko. No i hopa. O! Okej, to było dziwne. This is saving. What's the situation? No i praktycznie każdy tak wygląda. No, możemy sobie nawet pominąć sekcję spadania. Pominęliśmy sekcję spadania. Już to zniszczyłem na wszystkich, kurde. Fajnie gdyby speedrunnerzy znaleźli sposób na to jak pominąć tą sekcję, bo no, technicznie się da jak widzieliście pominąć, ale no niestety nie mamy
Nie ma opcji debugowych w normalnej wersji tej 3. Są tego ciekawe, czy można byłoby je jakoś wmodować czy coś, ale to były. Trzeba było znaleźć, jakie pliki za to odpowiadają. Bo co mnie prąduje? Wiecie co? Zaekwipuję sobie to. Co ja się będę? No, niestety z jakiegoś powodu to się robi. I specjalnie właśnie chciałem przejść troszkę tego, żeby wam pokazać właśnie tą rzecz. W sumie jak... Może nawet zdążę na dzisiaj, ale nie, raczej nie. W każdym bądź razie dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Już w tym tygodniu będą normalne filmy, czyli let's play i tak dalej. No i no, tyle. Pa, pa.